Z tej strony Łukasz, jesteście na kanale Crave Drive. Wczorajsze sytuacje na stacji paliw jednak nie napawają optymizmem. Chciałbym sprawdzić, jak to wygląda dzień później i zobaczymy, czy tak samo są dalej kolejki na stacjach. Wiadomo, że ceny paliw poszły mocno do góry, więc sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w naszym motoblogu. Cześć, witam Was z tej strony, Łukasz. Wczoraj na stacjach paliw trzeba było jednak swoje odstać, żeby zatankować swój samochód do pełna. Tak naprawdę trzeba było mieć ze sobą dobrą kawę, dobry film albo dobrą książkę, ponieważ czas oczekiwania na zatankowanie był dosłownie liczony w godzinach. Sam akurat byłem świadkiem wzrostu cen paliw z racji tego, że akurat wracałem z trasy i próbowałem zatankować jak zwykle swój samochód po prostu na kolejny dzień. Natomiast byłem ostatnim klientem, który jeszcze zatankował po starej cenie paliwo, w sensie benzynę i gaz. Oczywiście niektórym dosyć mocno udzieliła się panika i przyjeżdżali na stację z przyczepkami, z bańkami i tankowali po prostu jakieś niebotyczne ilości paliwa. Ja akurat jestem zdania, że i tak nie jesteście w stanie zabunkrować się z paliwem na zawsze, a więc po prostu ta sytuacja będzie musiała się w taki czy inny sposób po prostu rozwiązać. Nie zmienia to faktu, że bardzo mnie ciekawi, jak sytuacja wygląda na dzień kolejny, bo wczoraj to, co się działo wieczorem na stacjach paliw, to wszyscy dobrze wiecie, widzieliście w mediach społecznościowych, także sytuacja nie wyglądała za ciekawie. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jak sytuacja wygląda dzień później, o ile ceny paliw faktycznie wzrosły i czy nadal na stacjach są po prostu kolejki do tankowania samochodów. Na początek podjedziemy sobie na jedną stację za miastem, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. W dniu wczorajszym kolejka była już tutaj, dosłownie w tym miejscu, gdzie wyjeżdża ta ciężarówka, także w dużej odległości od stacji. Dzisiaj widać, że już nikogo tutaj nie ma, to znaczy na pewno nie ma jakichś znaczących kolejek do tankowania. Jest kilka samochodów dosłownie przy stacji, tak jak widzicie, ale nie ma tłumów. Widzimy też, jak sytuacja wygląda w centrum miasta, czy tam też są kolejki małe, duże. Działamy. Wjeżdżamy teraz w centrum miasta, mamy tu dwie duże stacje, Orlen i Shell. Już się do nich zbliżam, zobaczymy, jak tutaj sytuacja wygląda. Wiecie co, tak naprawdę nie wymaga to żadnego komentarza, możecie to zobaczyć sami. A ceny paliw macie tutaj. Podjedziemy teraz na drugą stację. Na Shellu wygląda sytuacja w sposób następujący. Też jest duża kolejka samochodów. Ceny paliw widzicie teraz na ekranie. Nie zmienia to faktu, że tak naprawdę nie są to tak wielkie kolejki, jak były w dniu wczorajszym, także przy jakimś 15-minutowym oczekiwaniu można spokojnie już samochód po tych cenach paliw zatankować. Jedna moja taka obserwacja, że tak naprawdę LPG można zatankować bez żadnego problemu i bez oczekiwania w kolejce, ponieważ te dystrybutory po prostu są wolne, można ominąć całą kolejkę, podjechać sobie i LPG zalać praktycznie od razu z marszu. W normalności zobaczmy jeszcze, jak sytuacja wygląda na stacjach BP. Tutaj też takie w miarę umiarkowane kolejki i ceny macie widoczne na ekranie. Jak sytuacja wygląda u Was w mieście, dajcie znać, czy czekaliście w kolejce w dniu wczorajszym. To jest czwartek, ja nagrywam dla Was ten filmik w piątek. Wy zobaczycie go w sobotę przed południem. Chodzi na to, że w tych czasach zakup samochodu nie będzie jedynym problemem, ale jego utrzymanie może stać się jednak dużym, dużym utrudnieniem. Trzeba mieć nadzieję, że sytuacja szybko się ustabilizuje i ceny paliw też się uspokoją. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać w komentarzu, jak sytuacja u Was na froncie. Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, jak zwykle, szerokości. Cześć!